go, ale musi sobie radzić. Powiedział, że chce odpocząć, chce troszeczkę inaczej na to spojrzeć, chce się skupić. Nie zobaczymy, jak ta budowana niemalże od nowa reprezentacja Argentyny będzie sobie radziła. Pierwsza okazja, już poprzeczkę. Oni mają bilans jeszcze gorszy niż Argentyńczycy. A rozpoczął imponująco od zwycięstwa nad... Co nie miara, no i teraz kolejny błąd, Alan Pulido. Pulido wystawia tutaj piłkę, drugą okazję. W Polsce, no w Argentynie też, w 20. najwyższej swojej formie, wykorzystałby tę sytuację. Wiemy o jego problemach z Kanów w pierwszych dwóch minutach. A błąd argentyńskiej defensywy, no i Marco Fabian, myślę, że gdyby było rozgrywanych na tym stadionie. Na przedpole i... zażegnał niebezpieczeństwo. Świetna sytuacja Marco Fabiana, a teraz odpowiedź Argentyńczyków piłkarskiego Betisu. Korea strzał z dystansu. Zawodników. I strzał Angel. Wyceniany w tej chwili na 30 milionów euro. A łatwa strata teraz na połowie Argentyńczyków. Wydawało się, że są 10, ale większość oficjalnych źródeł tych spotkań nie zalicza do oficjalnych meczów. Ale jest Paulo Dybala, wczoraj obchodził urodziny, skończył 25 lat. Dybala odciągnął bądź zasłonił, to jeszcze by... Cristiano Ronaldo, no może to jest taka szansa dla Dybali, aby przy Cristiano Ronaldo rozkwitnąć. Piłka znowu w pole karne, znowu... Część krycie mieszane, tak zwane, bo dwóch, trzech zawodników jest krytych. Pomysł, będzie okazja tutaj, Sarabia, dośrodkowanie, Araujo jeszcze strzał. Złapał tutaj zawodnik, a ona uciekała, nabierała jeszcze szybkości. Ochoa. Szansa dla drużyny meksykańskiej, będzie miał Layun okazję, ale świetny, że będzie okazja, Paulo Dybala. Odskoczyła mu piłka, ale opanował. Sarabia do środka, faulowany tutaj z boku pola karnego. Lautaro Martinez, a więc okazja. Otrzymuje na pewno trener od niego. Jeszcze jedno dośrodkowanie, będzie miało szansa Acuña. Na piąty metr. Te mecze pomiędzy obiema reprezentacjami, no to różne rzeczy strzelał Raul Jimenez. Ale jest piękne dośrodkowanie i wydawało się, że obrony w ciało chyba było, zobaczmy się z tej, tak, w klatkę piersiową. Nawet zagrania piłki ręką przeobrane, nie było spalonego. Tak, i zobaczmy. Dybala. Czekał na piłkę. Gallardo przejął tę piłkę, no i szansa dla drużyny meksykańskiej, ale też dobrze, zobaczymy, czy się jej doczeka. Tak jest. Rodriguez. O, tak szczęśliwie ta piłka odbita. I ponownie piłka na połowie rywali. Doświadczony Layun wie, jak utrzymać się przy piłce. Jimenez, w stronę Paulo Dybala, jest już Martinez w polu karnym, Dybala indywidualnie, Martinez, spojrzał w pole karne, Dybala efektownie, wraca piłka tutaj do Dybali, taki był pomysł, jeszcze nie koniec. A to na Państwa ekranach Lionel Scaloni, 40-letni Syganie, Paulo Dybala tam przeszkadza, poczekał, żeby partnerzy... Potrafi zaskoczyć sobie, zrobić sobie miejsce, pozycję. Do uderzenia, oczywiście tu było akurat, no zobaczmy, wystarczy pół metra, metr dla takiego zawodnika, jakim z Dybala. Przyjęcie, jeszcze raz powtórce. Dwójkowa tutaj akcja. Nie ma tego gdzieś przyspieszenia, teraz właśnie jest ten moment, ale tu faulem się to... Dostał piłkę Dybala, Martinez, świetna okazja, no niesamowicie, nie wykorzystują tego. Asystent trenera troszeczkę spóźniony w swojej tutaj decyzji. Teraz oglądany właśnie przez Państwa Paulo Dybala ma swój czas w reprezentacji Argentyny. Ma szansę, żeby wyjść, czy nawet robić jakieś nie wiadomo, jakichś ruchów, tak, poczekał do końca. Taka piłka troszeczkę uciekająca i to też... Zobaczmy jeszcze. To środkowanie Dybali. W cały Paulo Dybala. Ale też i zachowanie Ochoa, nic tutaj nie robił ponad to, tylko właśnie sytuacyjnie nie było gdzieś tam idealnie. Świetnie, tak. W tempo.
obrońca prawy reprezentacji Argentyny. Jeszcze raz on przy piłce. A więc Renzo Saravia, dośrodkowanie. Lo Celso. Lo Celso indywidualnie. Lo Celso utrzymuje się przy piłce. Dopiero te nuty kibice argentyńscy na stadionie w Kordobie. Dybala, lewa noga, jest dośrodkowanie, jest strzał, doskonałe dośrodkowanie w pole karne, tym razem już zamienione przez partnera Ramiro Mori. Ramiro Mori, nie ma wątpliwości, a więc proszę Państwa, 1-0, Paulo Dybala, a drugie na pozycji spalonej, ale na pewno nie strzelec gola. Czas dla... Zobaczmy. Tutaj wychodził Paredes, a...